Państwu i teraz największe zdecydowanie nieobecny na ostatnich meczach Lubelskiego Klubu Przyjaciół Siatkówki, ale zawodnik, który miał nie mniejszy wkład niż pozostały, jeżeli chodzi o to, gdzie teraz LKPS jest. Rafał Cabaj, libero, niestety kontuzjowany. Witaj. Cześć, trzeba. To zostartujemy z pytaniami? Zaczynajmy. No dobra, to tego mogłeś się i powinieneś się był spodziewać. Jak przebiega Twoje leczenie i kiedy będziesz mógł wrócić do gry? Moje leczenie przebiega następująco, że w tym momencie, teraz no, po prostu odpoczywam. Operację będę miał 7 marca, a po operacji myślę, że jakieś 2,5-3 miesiące będzie trwała rehabilitacja. Czyli na plus... I myślę, że po 3 miesiącach będę w stanie już wrócić do treningów. Czyli na plus ligę, Rafał, będzie, szanowni państwo, gotowy. Teraz kolejne pytanie i ja mam takie wrażenie, że wśród waszych zagorzałych fanów jest ktoś z ZUS-u, bo każdy na nie odpowiada. Kim będziesz za 20 lat? To tak, żeby ominąć ZUS, to powiem, że będę zbierał papaje na Hawajach. Ale takie hobby, czy taka spontaniczna odpowiedź? Taka specyficzna odpowiedź, powiedzmy. Dobra. A gdybyś nie był siatkarzem, to pewnie zostałbyś koszykarzem, czy nie koszykarzem? Na pewno byłaby to jedna z opcji. Aczkolwiek jeszcze tenis ziemny jest też taką dyscypliną, którą zdecydowanie mógłbym wykarać. No to tam byś naprawdę sobie kolana narażał. No trudno. W siatkówce też narażam. No tak, nie jest tajemnicą właśnie, że koszykówka jest bardzo bliska twemu sercu. Dlaczego? Koszykówka jakoś od zawsze mnie do tej dyscypliny ciągnęło. Od zawsze bardzo lubiłem grać w koszykówkę. Jeszcze paręnaście lat temu, kiedy miałem przerwę od siatkówki. No to jako dzieciak potrafiłem wieczorami po mojej ulicy biegać z piłką, aż latarnie nie zgasną, więc no, myślę, że po prostu ta dyscyplina... Jest we krwi. Tak, jest we krwi. Dokładnie. No, a najlepszy w historii koszykarz? Tutaj będzie zawsze odwieczne pytanie, czy to będzie Michael Jordan, czy to będzie LeBron James, czy to będzie Kobe Bryant, czy to będzie Shaquille O'Neal, czy to będzie Kareem Abdul-Jabbar. Jest ich mnóstwo, ale ja odpowiem, że jednak LeBron James. Jeżeli LeBron James byłby w latach 80-tych, 90-tych grał z Michaelem, myślę, że by dominował. Okej, to teraz zmieniamy troszeczkę zakres pytań. Jak się miewa cudna seniorita, czyli twoja labradorka? I dodam pytanie, nie mogłeś sobie bigla kupić? Nie mogłem, bo labradory są świetne. Nie, moja molta ma się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Duży, zdrowy pies. Jesteś od czegoś uzależniony? Od kawy. Dużo? Dziennie? Czasami zdarza się dosyć sporo, ale tak czasami 3-4, ale staram się zejść do jednej. To dlatego teraz... na meczach bywasz taki bardzo pobudzony. Czy to adrenalina? Nie, raczej adrenalina, zdecydowanie adrenalina. Jak wygląda gra Luk Politechniki Lublin z perspektywy kibica? Z perspektywy kibica, jak tak teraz to odbieram, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Myślę, kupowałbyś bilety, jakbyś musiał? Zdecydowanie. Myślę, że bardzo fajne widowisko, coraz więcej kibiców przychodzi i przede wszystkim myślę, że ten poziom sportowy jest na tyle wysoki, że może się to podobać. No i zgodzimy się, że na parkiecie show bardzo dobrze cię zastępuje, w szatni pewnie jeszcze nie tak dobrze. Nie wiem, pytanie to chłopaków. Zakładam, że bariera językowa jest przeszkadza. Myślę, że tak, ale to też można to przeskoczyć. Dobra, co cię najbardziej denerwuje i wyłączamy stąd wystąpienia przed kamerą, bo wiem, że nie lubisz. No, to jedna z tych rzeczy. Ogólnie mało rzeczy mnie denerwuje. Czy jestem na pewno drażliwy, jak jestem niewyspany? No to jest na pewno, ale tak z takich rzeczy to... Nie, zbyt wiele. To jestem raczej spokojnie wyluzowany gościem. No dobra, podsumujmy troszeczkę, bo tak. Uzależnienie od kawy, a jednak drażni cię niewyspanie. To trochę sprzeczne. No sprzeczne, ale niestety tak jest. Ktoś sobie musi z tym radzić, co? No tak. Czy czegoś się boisz? Lwów. Lwów. Nie wiem, naprawdę. No, ciężko teraz tak wymyślić na szybko, czegoś się boję. No dobra, jakby tutaj 7-metrowy aligator się pojawił, no to raczej byśmy się nie cieszyli. No raczej nie. No to takich zwierząt, no to można się bać. To na pewno, ale mieszkamy w Polsce, więc raczej aligator nam tutaj nie wyskoczy. Ale na przykład, no nie wiem, stada jeleni przebiegających przez drogę, jak jadę w nocy samochodem. A czym jeździsz? Samochodem. Marka? Renault. Polecamy w takim razie, skoro Rafał tym jeździ. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbyś poznać? Nie ma chyba takiej osoby specjalnej. Tak na teraz, tak na szybko. Musiałbym też się jakoś mocno zastanowić.
Dobra. Wakacje w Polsce czy za granicą? Raczej za granicą, ale Polska też ma swoje piękne, piękne rejony. Ja pochodzę praktycznie, można powiedzieć, z Bieszczad, więc jest tam kapitalnie. Dobra. Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Zdecydowanie. A gdzie ostatnio byłeś za granicą na wakacjach? No, na południu Francji. To też bardzo wartliwy region. Kapitalny region. Dobra. Jaki film poleciłbyś każdemu? Niemożliwe. A co to za film? Jest to film oparty na faktach o tsunami, które miało miejsce na Oceanie Indyjskim, które uderzyło w Tajlandię, Sri Lankę i kraje tego tam archipelagu. Jakiś dokument to jest? Nie, to jest normalny film pełnometrażowy. Z Naomi Watts, zdecydowanie polecam. No to oglądamy dzisiaj wieczorem. Wieczorem w kinie. Ja tam w kinie często płaczę. Ojej, byłem jak Bóg. Ja wybieram sobie takie seanse, na których ludzi mało jest i wtedy sobie wyjeżdżam też. Wtedy jak byłem, cała sala płakała. Wszyscy płakali. A ja najbardziej. Kultowy tekst, który usłyszałeś w szatni siatkarskiej. Ja pamiętam taki, wiesz, jeszcze z młodszych lat, jak nie dajesz rady, to spróbuj od spodu. No też dobre. Słyszałem parę takich tekstów. Niestety większość nie mogę tutaj przytoczyć. Ale na przykład tekst typu rozpędź się bardzo szybko i uderz głową w słupek. To mi zapadło. Zapadło mi też, nasz były trener często mówiłem, bo jak wyjeżdżaliśmy na weekend do domu, stosunkowo udanego weekendu, jeżeli wiemy o co chodzi. Tak, i to nas prowadzi do kolejnego pytania, którego autora to ja bym chciał poznać. Co lub kogo zabrałbyś na bezludną wyspę? Ja to kogo wyrzucam, żeby ominąć wszelkie dwuznaczności, więc co zabrałbyś na bezludną wyspę? Na pewno parę gadżetów do relaksu. A więcej. Piłkę do koszykówki? Oj tak, na pewno. Piłkę do koszykówki, rakietę do tenisa, parę piłeczek i parę innych gadżetów. Dobra. Coś na pewno, żeby spędzać aktywnie czas. No dobra. A nie tylko leżeć. Ciekaw jestem, jakie miejsca w Lublinie robią wrażenie na kimś, kto pochodzi stamtąd, skąd ty pochodzisz. Nie. Nie no, Lublin ogólnie jest bardzo fajnym miastem do życia. Na pewno bardzo mi się podoba rynek. No i mieszkam na Czechowie, też ze względu na to, że mam takiego psiaka, jakiego mam, no to dużo czasu spędzam na zewnątrz, na dworze, więc no ogólnie Czechów, do mieszkania z psem, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, jest dużo zieleni, można sobie wyjść gdzieś, puścić pieska luźno, niech sobie biega. Tak, Czechów taką właściwość posiada. Posiada. I teraz powiedz mi w dwóch zdaniach zaledwie, dlaczego warto tu być na meczu ze Spałem? Bo się dzieje. To jest jedno zdanie. Nawet trzy słowa. Bo będzie się działo. Okej, okay. A obrazić się jak hashtag ogłoszę kolejny mecz? To dobra, to mi pomóż. Tutaj proszę Państwa, hashtag nasz. Kierunek już obrany. Kierunek już obrany. To jest hashtag, z którym Lub Politechnika Lublin zmiażdży. O czym jestem przekonany, ale z pełnym szacunkiem dla rywala. SMS z Panem. Zgadza się? Zdecydowanie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.